Ale jakim ty byłeś dzieckiem w ogóle? Jakim ja byłem Dokąd dzieckiem? sięgają twoje wspomnienia, gdzie mały Sebastianek po prostu yy, idzie do tej szkoły? Yy, ja wam rączkę. powiem, tak wydaje mi się, dlaczego w ogóle zacząłem taki mój, e, nie wiem czy to jest romans, ale romans z komedią. Mhm. E, pamiętam jak e, dziewczyna, która mi się bardzo podobała, w, e, mając, ja chyba miałem 4 lata, ona 5, e, strasznie płakała. I ja ją chciałem w jakikolwiek sposób pocieszyć, i nie wiedziałem, mhm. co robić. Czy wysłuchać jej emocji? Eee, nie, po co? Cztery lata, so. nie za słowa emocja. Dokładnie. Więc e, postawiłem na humor. I udało mi się. A pamiętam? Ona została rozśmieszona i przestała płakać. I stan emocjonalny zmienił się na moich oczach, i pomyślałem sobie: to jest coś wyjątkowego. To jest coś cudownego. Chciałbym to. Ale to robić jest część. część twojej legendy, tak jak piękni dwudziestoletni, to jest część fikcyjnej biografii Marka Chłaskiego. Tak, to jest moje mitomaństwo uprawiane tutaj na potrzeby waszego <laughs> podcastu. Ale byłeś takim kla klasowym błaznem, takim człowiekiem, który rozbawiał? Chodząc na terapię, doszliśmy do wniosku z moją panią psycholożką, że ustawiłem sobie bardzo dobrze życie pod mm. to, żeby być komikiem, mm -hmm. że w moim domu byłem grzecznym chłopcem, a wychodząc do klasy byłem. Ja tam byłem omnibusem. Miałem bardzo dobre oceny z praktycznie wszystkich przedmiotów. Bo ty wyglądasz trochę wieży na kujona. bardzo dobrze, bo, bo to jest jednak część mojej osobowości. E, nie, i... bo tak teraz, bo te, nie uzgadnialiśmy Piotruś. Ja uważam, że Sebastian jest inteligentny. Sebastian wygląda jak postać z serialu y, Cudowne lata. Ale o, Kevin, Kevin, brak, ale tak, Kevin właśnie, czy ten kolega Kevin, Kevina. Paul Pfeiffer, coś pomiędzy, ja, ale to wiesz, do teorii wielkiego podrywu, tam Big Bang Theory, no, bo tak, się tak, nie to mnie jest... porównywało, ale i rzeczywiście ustawiłem sobie że w klasie postanowiłem że oprócz mnie nikt nie musi się uczyć bo ja już znam tę całą wiedzę więc słowa nauczycielki nie są warte nic mm -hmm. i postanowiłem że będę jej przerywał w każdym możliwym momencie a jak próbując to rozśmieszyć o. że klasę. ona coś mówiła o jakiś wykład tam z, z, z... z matematyki tak a ty... ja jej przerywałem bekowałem ze wszystkiego nie wiem ona mówi a to jest twierdzenie Pitagorasa tak który ja ma małego pitum. i wszyscy co? nie 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 ta... no co ty no a... i? I ona mnie wbrała do tablicy, no ja wszystko wiedziałem, więc dostałam, no, dostawałem piątkę i jedynie uwagę do dzienniczka. Więc nie mieli na mnie haków tam. Czyli można powiedzieć, że ty jesteś naprawdę e, urodzonym e, stand-uperem. E, myślę, że szukałem bardzo w swoim środowisku. Zawsze mnie ciągnął żart i szukałem osób śmiesznych i zabawnych, dlatego tutaj też jestem.